1 września odwiedziliśmy na rozpoczęcie roku szkołę podstawową numer 6. Teraz po 2 dniach do 6 wracamy, po to, by na przykładzie tej szkoły pokazać, w jakich warunkach i w jakim reżimie sanitarnym uczą się dzieci i młodzież i w jakich warunkach sanitarnych pracują nauczyciele. Jesteśmy przy wejściu głównym, które jednocześnie jest głównym i jedynym wyjściem. Ale wejść do szkoły jest więcej niż to jedno, są 3. Rozpiska, które klasy, uczniowie z których klas mogą poszczególnymi wejściami dostać się do budynku. Zapraszam. Do samego budynku szkoły rodzice wstępu nie mają, natomiast my, żeby przekroczyć próg 6, musimy poddać się tej procedurze. 36,4. Mogę wejść? Dezynfekujemy ręce. A teraz dezynfekcja. I jesteśmy w szkole. Zarówno na korytarzach, jak i na schodach wiodących na piętro pojawiły się taśmy. No i obowiązuje, tak jak na jezdniach, ruch prawostronny. Zatem, jeśli chcemy iść na piętro, to idziemy tą stroną, a jak będziemy schodzić, to też prawą. W sali informatycznej nie ma problemu z zachowaniem 1,5-metrowej odległości, natomiast sprzęt, klawiatura jest ofoliowana i po każdej lekcji musi być dezynfekowana. Takie wymogi sanitarne. Ten sygnał oznacza, że właśnie skończyła się lekcja, ale na korytarzach nie ma uczniów, ponieważ uczniowie zgodnie z decyzją dyrekcji zostają przez całą przerwę w swoich klasach. Lekcja angielskiego już się skończyła, ale to nauczyciele przychodzą do klas, a uczniowie siedzą, mają czas na to, żeby zjeść drugie śniadanie, nie wychodzą. Nieco inaczej przerwy wyglądają dla najmłodszych uczniów, dla pierwszaków. 3 pierwsze klasy są w szkole podstawowej numer 6. Na tę przerwę wyszli uczniowie z 2 pierwszych klas, ale są tylko w swoich gronach. Uczniowie się nie mieszają, natomiast 3 klasa pierwsza, mimo tego, że jest przerwa, zostaje w swoich pomieszczeniach. Te dzieci na przerwę wyjdą za godzinę. Gdy dzieci opuszczą klasę, a jak widać podczas zajęć siedzą w maksymalnej możliwej odległości od siebie, nauczyciele mają kilkanaście minut na to, by poszczególne klasy wywietrzyć. Również zgodnie z zaleceniem ministerialnym. Lekcje wychowania fizycznego, dopóki pogoda pozwoli, będą się odbywały tak jak teraz na szkolnym boisku. Odległości między uczniami są zachowywane, nie grają póki co ani w koszykówkę, ani w siatkówkę, czyli w te sporty, gdzie jest kontakt sprzętu z dłońmi. W piłkę nożną tak, ale jeśli jest taka możliwość, to też młodzież przechodzi tu, na otwartą siłownię. Tam jedno urządzenie dla jednego ucznia. Szkolna biblioteka jest czynna, ale uczniowie ani do tego pomieszczenia, ani do znajdującej się obok czytelni wejść nie mogą. Jeśli chcą wypożyczyć konkretną pozycję, pani bibliotekarka przynosi im i podaje właśnie w tym miejscu. A gdy książka przeczytana do biblioteki wróci, na kilka dni trafia do kwarantanny. Szkolna świetlica. Teraz przebywa tutaj niemal 20 dzieci. Spędzają czas przed zajęciami albo po lekcjach. Te dzieci, które chcą, mogą być w maseczkach, ale obowiązku takiego tutaj nie ma.